Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry, chyba mojej ulubionej, przynajmniej w tym roku, jaka wyszła w 2019, jaką miałem okazję ograć, bo gra prawdopodobnie z 2019 roku nie jest. Witam was jeszcze raz bardzo serdecznie, łapencja w górę, subik, komentarz, Czechu vlog. Właściwie to już Czechu, czyli ale i tak kanał z vlogami zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, a my po prostu kontynuujmy to, co zaczęliśmy, czyli piękną przygodę. I już widzę, że z jakiegoś powodu gra przez chwilę mi laguje, dokładnie jak patrzę na ten obraz. Podejrzany. Dobra. Co my mamy zrobić? Bo już nie pamiętam. O kurwa, co ty wchodzisz? Co tu się od... Okej. Zbliżamy się ku końcowi, więc mam nadzieję, że emocje w was buzują tak jak we mnie. Że doczekamy się końca. W sensie, mam nadzieję, że jeszcze długo, ale mam nadzieję, że poznamy, co jest finałem tej historii. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Czy to nie jest ostatnia część domu? Finał zbliża się nieubłaganie, moi drodzy. I wish we'd stayed. Wcale nie chciałem odchodzić. Ale tu! Patrzcie. Słyszycie te dźwięki? Słuchajcie, ja wam to podgłośnię. Kraj gasp. Normalnie, byku. Rozumiem jednak, dlaczego się tak stało. Edith, mom. Mężczyzna. Beczki z piwnicy. Znaczy, beczki, w sensie puszki z piwnicy. Deska do krojenia. Oj, wreszcie nagrywam w świetle dziennym. Co się zaraz zmieni? Bo już słońce zachodzi, moi drodzy. Mam nadzieję dzisiaj skończyć tą grę. Mam nadzieję, że nie skończę, że jest jeszcze długo, długo. Ale kurczę wam powiem, zobaczcie jak już wysoko jesteśmy. Być może powinny być nas... Powinny być nastąpić wcześniej? Tutaj szkładnia. Edith, czy to jest pokój właśnie Edith? Oj. Przez chwilę miałem wrażenie, że odpaliła się jakaś cutscenka. Czy to jest ostatni room? Ale w ten czy inny sposób. Chcę tylko opowiedzieć ci o wydarzeniach ostatniej nocy. Jakiegoś dziwnego powodu mam wrażenie, że krew mi leci z głowy. Bo czułem takie zimno. A jestem zimny człowiek, ale może dlatego, że jest zimno. I widzicie. Patrzcie! Nawiązania, jeleń z domu, foka, rekin, którym graliśmy, żaba, którym graliśmy tym młodym, tutaj jakiś statek, którym płynęliśmy prawdopodobnie i ci ludzie, co się cieszą, czyli ta przedostatnia historia. Proszę bardzo. Happy 90th birthday. Edith. Nie widzę. Moi drodzy, przed nami ostatnia historia. Jeszcze raz przypominam łapkę w górę. Dobra, lecimy. Jakbym był prawdziwym YouTuberem, to bym tak zrobił. A to nasz pokój! Pora opowiedzieć nam ostatnią historię. Przez cały ten cały... Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last. I'm not leaving.
Edith, you're excused. Moi drodzy. Babciu! Dobra, dobra, ci. Azmyry. Zrobione here. Ale tu ciemno. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Kurwa, tak niebezpiecznie. Wszyscy spłonęli, my też. Jest pozytywka, ale jesteśmy niżej, czyli co sugeruje, że mamy kilkanaście lat w tym momencie, czyli cofnęliśmy się. O drugim wejściu, holy fuck. Wchodzimy do tej biblioteki, czyli jedynego pokoju, który nie zwiedziliśmy do tej pory. Tu są schody. Nie możemy wyjść. Twórcy gry jak nam zablokowali. Sukin koty. Ten, ale aż tak kurwa ciemno nie jest z tego co widzę, bo to jasno. O, twórcy gry nie zmienili tekstur. A na dworze ciemno, a tu jasno. Halo, halo. Ale nadal mamy coś z rękawiczkami, widzicie? Wcześniej też nosiliśmy rękawiczki. Jesteśmy w bibliotece, moi drodzy. Mamy to. Ole ciarki na plecach. Holy shit. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Ale mam autentycznie ciary na plecach. Myślę, że będzie najlepiej, jeśli Edith and ja wyjedziemy tego dzisiejszego dnia. O nie. Jak to z domu opieki? Halo. Odin. Czyli założyciel właściwie pierwotnego domu. Rodziny. O, właśnie. History of the Finch by Eddie Finch. Moi drodzy. Pyk. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Odpływ cofnął się hen daleko. Widzę, że możemy się cofnąć z powrotem. Nie możemy, twórcy gry jednak zablokowali. Jest ciemno, jest. Teraz będzie ciemno, zamknij się. Co to było, dzwonek na telefon, coś takiego? Nie pamiętam, nie wiem, może nie wiem, może coś pieprzy głupoty jakieś. Dobra, tu mamy zniszczone przez ten wiatr i tak dalej. It was the first and last time I ever saw the old house aground. Na mieliźnie nasz stary dom, nie mów, że tam idzie. Idziemy do starszego domu naszego, wow. Wow, moi drodzy. Pamiętajcie, że ta gra... To też jest mój powrót właściwie na YouTube po przerwie. Właściwie to taka seria, którą po prostu miałem ochotę nagrać. To nie znaczy, że będą się one regularnie pojawiać. W szczególności, że te serie wymagają montowania, wymagają sklejenia tych wszystkich scen i tak dalej. Oraz orientacji mniej więcej, która scena jest do czego, żeby to wszystko... Jak my mamy kuźwa tam... A, tu są... Autistic Guy Man. Czechu/youtube.com/czechuvlog. That's me. Idziemy. To jest niesamowite, a tam nadal nikt tych krzeseł kurwa nie ściągnął. Idziemy, słuchajcie, do starego domu. Nie mam pojęcia, czy to koniec, czy zostało jeszcze kilka odcinków. Czy jeszcze kilka odcinków zostało, ale... A nie, to my chyba po prostu grubi. A może my jesteśmy teraz... Wait a fucking minute. A my nie jesteśmy teraz tą... My jesteśmy tą starszą panią, okej.
Myślałem, że to młodą nadal, ale na to nie wychodzi. Chciałem powiedzieć, nie wiem czy to powiedziałem, przepraszam, bo się wciągłem w historię. Chciałem powiedzieć, że super ujrzeć z każdej perspektywy lat, jakby osobno te samo miejsce, ale w kilku innych odsłonach. To jest niesamowite. Co tu mamy? Tu mamy jakiś, tutaj był pomost. Something like that. Aż sobie zobaczę później odcinki. Easter eggi, na przykład z tej gry. Na pewno jakie są. Nic nie widać. Zabłądziłam. No, musisz iść prosto, orientacja w terenie. Prosto, czyli tam. Czyli patrzysz na stopy i idziesz prościutko. Taki protip. Niektórzy ludzie nie mają tej orientacji. Zacząłem dostrzegać różne rzeczy. Kurwa, jeleń? To jest ten jeleń też z początku. Ale mam newsa, ty, słuchaj to. Normalnie, jak tą pierwszą drogą szliśmy, to tam był jeleń. W pierwszym odcinku był jeleń. Nie udało mi się go nagrać z tego. O, mi gra zaczęła zacinać. Znaczy zacinać, w sensie no, nie ma 120 fpsów. Things I'd forgotten had ever existed. To może był ten jeleń, właśnie. Ten jeleń był jakąś symboliką. Łóżko. Były jednak jak starszy przyjaciel. Łóżko. Pewnie jej. Książka. Tamte nocy wróciła do mnie wiele wspomnień. Szafa jakaś. Jakieś, kurczę, piec. Tutaj jakieś rzeczy. A być może ja wróciłam. Gnum. Ale już tutaj ta Eddie była starszą panią. Zostaw! Nie! No nie, historia! Nie! No nie, to się nie może tak skończyć. Come on, man. Jak nie żyła? Dlaczego nie żyła? No to my sterujemy. Pyk. Normalnie zrobiona fala. Siu. Pyk. Nie. To też ja robię. Aha, bo to jest... Mogę to zdmuchnąć? Czy trzeba tak? She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Kurwa. Mogę iść w drugą stronę? Nie wydaje mi się. This journal was supposed to be for you.
Wiecie, co to jest, czy nie? Moi drodzy. Moi drodzy, jak nie wiecie, to to jest... Tutaj się rodzimy w tym momencie. I to my, i to, to jest, my się rodzimy. Ku... Ło! Teraz mam jednak nadzieję, że nigdy go nie przeczytasz. Ale czemu się nie dowiedzieliśmy tej historii ostatniej, o tym domu? I teraz, was reminded of Eddie Finch 2. Idziemy do domu. Ale te litery jak się świetnie zakrzywiają. Coraz jaśniej. Pchaj, mamę, pchaj! A mi słuchawka pierdzi. Tragedia. But I guess if you're reading this now. No kurwa, jeszcze gorzej. Wszystko poszło zgodnie z planem? Nie opowiedziałeś mi tej historii. Nie, mamy. Piękny chłopak. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Oh. To nie jest ten dom. To jest inny dom? A story by Giant Sparrow. 1948-2013. Moi drodzy, tu kończy się wspaniała opowieść. Gry. What's Remind of Eddie Finch? Martynowicz, jak to Polak? No, ale czuję taki niedosyt, moi drodzy. Taki niedosyt, że nie poznaliśmy, co było w tym domu. Nie ma zwieńczenia historii. Nie ma tego efektu boom, tego efektu wow. Każdy zapewne będzie interpretował sobie te wszystkie historie, tą całą grę będzie interpretował na swój własny sposób, tak jak ma ochotę, tak nie będę nic narzucał, nie będę ja analizował tej gry. Ja jedyne co mogę powiedzieć to, że ta gra była fajna. Świetnie się przy niej bawiłem i mam nadzieję, że wy również. Że ktokolwiek tam ogląda, mam nadzieję, że ty, mój drogi widzu, bawiłeś się z nami, ze mną oraz Edith. Fantastycznie.
Tu mamy zdjęcia wszystkich, charakter artist, ale wszystkie zdjęcia są z młodości tych osób. Alvin Nelson, Michael Falik. Mamy żabę, mamy kaczkę, mamy wieloryba. Mamy maskę. Steven Green. Jeff Russo. Deadpool Stories, Barbara Finch. Eduardo Ortiz Frau. Andrew Odella. Ben Esposito. Esposito. Na. Melissa Fuss. Ale ma śmieszne takie brwi. Jakby była zła. Pani Elisa. Dziki. Tom Bissell. Wyjdę, że Amerykanin, man. No co? Zobaczymy sobie. Myślę, że to już koniec. Jak to nie koniec, to wyświetli się tu wielki napis nie koniec. Ale zgaduję, że to już koniec i nie będzie po napisach dalszej historii. Zresztą tak czy siak nie da się jej pominąć w żaden sposób. Cokolwiek nie... No escape'em, ale... Wait. Tam pisało? Możliwość rozegrania historii jest teraz możliwa od nowa? A czy to coś zmieni? Czy będzie jakieś nowe rzeczy, jeżeli przejdziemy tą grę drugi raz? Są takie gry, w których powtarzanie gry jakby cały czas pokazuje nam coś nowego. Nowe dialogi, drugi czy trzeci raz, nowe dialogi, nowe jakby rzeczy. No jestem ciekaw, wątpię, żeby tu było tak. Szczególnie na całą złożoną historię, która została tu opowiedziana. Daddy Finch Team. A to bardzo mało osób to robiło. Jeżeli to wszyscy. The End. No nieważne, jak dużo osób to robiło. Zrobili wspaniałą robotę. Kliknijmy sobie rozegraj. Możemy od nowa jakby historię poznać, żeby się dowiedzieć. Okej. Tak to będzie działać. Nie tak. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." On wstał, stary wstał. I łapę do mnie wystawia. Ja mu mówię, co ty kurwa gnoju. On wstał, stary wstał. Dobra, no to tyle moi drodzy. Rozegraj historię od nowa, rozumiem, że każda jakby historia w sensie trochę bez sensu, ale może po prostu kurwa klikłem, jakbym był upośledzony. Ale tak, jakby cofamy się do tego i możemy po raz kolejny przypomnieć sobie daną historię. Bardzo fajne. Bardzo, bardzo fajne. Tak samo jak możemy od nowa historię Edith, czyli właściwie rozpocząć grę od nowa. Tyle z mojej strony. W tej pięknej muzyce, która nas witała. Żegnam was bardzo, bardzo serdecznie. Chociaż powinno się chyba witać serdecznie. Bo żegnać serdecznie to coś w stylu... Wypierdolę z mojej ziemi. W każdym razie. Do zobaczenia. Przypominam jeszcze raz o łapkę w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, o całym tym gównie. O wpadnięciu na Instagrama, Snapchata, gdzie się kurwa nic nie dzieje, ale możesz wejść. Jak nie masz
kurwa co robić, udostępnić to na Facebooku, czy też wpaść na kanał vlogowy, gdzie są vlogi fajne. Zremontuję filmy w Sony Vegasie, czasem też w Adobe Premiere Pro. No. I nie widzimy się jutro o 16, ale widzimy się w kolejnej serii. Do zobaczenia.